No i wygrywaliśmy 1-0 chyba? 2-0 prowadziliśmy do przerwy. 2-0 do przerwy, no i wchodzą strażacy. Galacticos. Galacticos. No i się zaczyna. 2-1, 2-2. Nie. 3-2 chyba, tak? Skończyło 3-2 się? Przegraliśmy. 3-2 przegraliśmy. 700 daliśmy? 700 zł? Że prezent będzie, znaczy prezent, nagroda będzie więcej warta. Że mówię, to jest więcej warte i tak. Otwieramy, a tam tort w kształcie boiska. Dobra. Fajnie, a co, wy nagrywacie to teraz? No tak, jesteś na wizji. O, to fajnie, pozdrawiam wszystkich. Dzięki Bony. Dzięki tak Bony. Udanego startu i pozdrawiam serdecznie. No. Bo pierwszy raz się tak pożegnaliście. No. Dobra, żeby nie było, no. żeby nie było za miło. Siemano. Nara. Dobra, może polecimy Jarkiem Kubickim. Siemanko panowie, mam nadzieję, że dobrze się bawicie i wszystko u was w porządku. Chciałbym wam zadać dwa pytanka na temat naszego rocznika i co ciekawego się tam odbyło. To po pierwsze, jak uważacie, jakie były relacje Kowala z Wierzbą? Gdzieś tam, czy bardziej brater... Dobra, zrobimy stop. Pana Stiflera. No, synu Kowal do Wierzby mówił synu. Tak. Ale co, oni faktycznie gdzieś tam się, kto się czubi, ten się lubi? Co tak to wyglądało? Nie, czy... Kowalowi się podobała mama Wierzby. I później, wiesz, Kowal zaczął mówić do Wierzby synu, nie? Aha. No i tak, wiesz, to było w żartach, ale później gdzieś tam Wierzba... Nie, wiesz, znaczy, się żartowaliśmy z tego, ale później, no, wiesz. Później to już taka... Już za dużo tego może było. A po drugie, to co ciekawego zapamiętaliście z wyjazdu do Krasnego Stawu na Mistrzostwa Polski? Bo mi już trochę rzeczy wyleciało z głowy. Na razie, pozdrawiam was, hej. Pozdrawiamy również, Jarku. Pozdrawiamy. W Krasnym Stawie, no... Jechaliśmy ze złotymi nadziejami. No, jechaliśmy taką ekipą. A co to był za turniej, może? Mistrzostwo Polski i od młodszych. Ale my już wtedy chyba graliśmy w młodej ekstraklasie. Pamiętam, że ogólnie po turnieju mieliśmy 4 dni wolnego, bo kończył się ostatni mecz. Mieliśmy chyba piątek, sobota, niedziela i w poniedziałek był już pierwszy trening w młodej ekstraklasie. Tak. No i my już wtedy graliśmy w młodej ekstraklasie i wiesz, jedziemy na Mistrzostwo Polski juniorów młodszych. Motywacja. Ekipę mieliśmy naprawdę fajną i pierwszy mecz z Lechem? Kownacki nam przystrzelił. A Kownacki, przypomnijmy, 2 lata młodszy od was. Mhm. I trzecią bramkę chyba jeszcze przelobował Smołę. No. No i później ta słynna historia, jak w drodze na basen. Dawidek się odbił od Smoły. Pozdrawiamy Smołę. Pozdrawiamy Dawida. Można powiedzieć, że po tej sytuacji się Dawidowi w głowie poprzestawiało i zaczął... Ale na dobre. No, na dobre, widzisz, gdzie tak jest teraz. Zielińskiemu coś się musi przestawić. To tak jemu się przestawiło. No, to Smoła potrzebuje mi się powinien do ciebie zadzwonić teraz, podziękować. Gali, słuchaj, takie mam pytanko do ciebie. Ty w przeciwieństwie do Azika nie zadebiutowałeś w Ekstraklasie, ale byłeś na jednym obozie przygotowawczym. Opowiedz, jak się mieszkało z byłym zawodnikiem Arsenalu i Bayeru Leverkusen w jednym pokoju. Pamiętaj, że Paweł jeszcze gra w piłkę, także... Nie no, wszedłem, ja nie wiedziałem w ogóle na początku, przyszedłem do pokoju, nie wiem, dzień dobry, dobry wieczór, zestresowany, nogi z waty całkowicie. Szczególnie, że Papen to już wtedy była taka mocna postać tutaj w lubińskim. No pewnie. To Paweł chyba było na łodzi, tak? Tak, tak. Ja dojeżdżałem wtedy z Karolem Hodowanym. No i wszedłem, cześć, wszystko fajnie. Ale mówię, no nie wiem, co mam robić. Usiadłem na łóżku i patrzyłem się w telefon, nie wiedziałem, co robić. Ale później mi zaczynał opowiadać coś tam, jakieś swoje historie. Już się rozluźniłem typowo, jak mi powiedział, że na przykład... On wcześniej mieszkał z Robertem Jerzym. I już się typowo rozluźniłem, jak on mi opowiada. Słuchaj, to są tak łóżka niewygodne. Robert już wczoraj całą noc spał na ziemi, bo nie dawał rady. Dlatego też wyjechał z tego obozu. Ale mega pozytywna postać i jak dla młodego, to super. Idealnie go. A było tak, że rozmawialiście gdzieś tam o piłce, on ci wspominał, jak był, nie wiem, w twoim wieku też wchodził do dorosłej szatki? Pamiętam, to też trochę lat temu było, ale pamiętam, jak mi opowiadał, jak z Clichym chyba, z Arsenal, Gael Clichy, że mega pozytywna postać i że tutaj, wtedy do tej pory mieli jeszcze chyba kontakt, no. Ale... Także pozdrawiamy Gael. W odcinku z Kornelem i Zadim pozdrawialiśmy Zinedina Zidana, także no dlaczego nie możemy. Też go spotkałem na Danonie. Tylko tak? My byliśmy w Lyonu w 2007. Do Prochowic, do Prochowicianki ktoś zadzwonił, znaczy ktoś, no później już wiedziałem kto, ze Środy Śląskiej facet, który robił ekipę na eliminację do Poznania. Po prostu wiesz, wymyślił sobie, że zrobi drużynę, pościąga chłopaków. Wiem, że no mówię, wtedy pojechaliśmy do Poznania, wygraliśmy eliminację i się okazało, że lecimy na finały do Lyon. No to wiesz, ja z Prochowic pierwszy raz, wiesz, gdzieś tam wyjazd dostaliśmy, sprzęt, wszystko.
No i w pokoju byłem z Krzyśkiem Piątkiem. Gdzieś tam w grupie nam fajnie szło, wyszliśmy z grupy, no i później wiadomo już mecze, gdzieś tam ćwierćfinały odbywały się na stadionie Olimpiku Lyon, chyba tak, na stadionie Olimpiku. I wtedy właśnie, no też byłeś na Donie, gdzieś tam Zidane jest, czy tam był ambasadorem, no i też mieliśmy okazję tam sobie tą piątkę gdzieś tam przybić. Czyli to fajne. Czyli też pozdrawiam. Pozdrawiam. Ja go nie widziałem, ale też pozdrawiam. A wywołałeś do tablicy Krzyśka Piątka? Chyba takiego zawodnika, który w ostatnim czasie no, jedną z takich największych karier zrobił tutaj. Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, jak wy go wspominacie? Jaki to był piłkarz i jaki to był człowiek? Czy wiesz, my się spotkaliśmy wtedy w 2007, później długo, długo nie. I tak naprawdę jak Krzysiek przychodził do rezerw, to już były takie czasy, tu wiesz... Tu młode ekstraklasy chyba. To już było, to się chyba kończyło nawet młode ekstraklasy. On nie, na pół roku przyszedł. Tak, bo młoda ekstraklasa się skończyła i były rezerwy. I tak naprawdę ja wtedy na jedno wypożyczenie, drugie, także no mówię, ja z Krzyśkiem dużo, dużo razem nie graliśmy, tak prawdę mówiąc. Ale było widać po nim, że naprawdę ma papiery, żeby zrobić taką dużą, naprawdę dużą europejską karierę? Czy byli lepsi od niego na jego pozycję? Znaczy Krzysiek to jest taki przykład, że praca, wiesz, nie było widać. Nie było widać, Gali? No nie, nie, no. Moim zdaniem, no właśnie tak jak Kazik mówi, że wypracował to sobie wszystko i mu żarło, że tak powiem. A powiedz mi jeszcze, Gali, jakie to jest uczucie dla chłopaka z Lubina nosić opaskę w zespole młodej ekstraklasy? I to przez długi czas. No, trenera Tomka Bożyczki jakiś tam czas byłem kapitanem, a później trener Paweł Karmelita, Mateusz Magdziak poszedł do pierwszej drużyny. Jechaliśmy na mecz do Widzewa chyba w młodej ekstraklasie. I tam przed treningiem opowiadał, jakąś tam przygotowywał nas przed meczem na trening i już wyjeżdżaliśmy ze stadionu i trener Paweł wstał w autobusie i mówi tak: a zapomniałem ty jeszcze powiedzieć, że od teraz jak Mateusz Magdziak poszedł do pierwszej drużyny, to Wojtek Gale zostaje kapitanem. I to jest tylko moje zdanie, jak ktoś się z tym nie zgadza, proszę przyjść do mnie. Ja byłem, nie wiem, no, dopiero co zaczynałem grać. Ja tak mówię, ja pierdziele, co się dzieje? Że tak bo nagle... ja pierdziele nie powiedziałeś. Ale no, miłe to było i później już do końca mojej przygody w Zagłębiu byłem z opaską. No, super uczucie, wiesz, no, dla chłopaka z Lubina, który od małego początku akademii, to mega. Dla Wojtka z Wrzosowej. Dla Wojtka z Wrzosowej. A ty, Azik, powiedz mi, 4 mecze w Ekstraklasie, to o 4 za dużo, czy o 304 za mało? Jak uważasz? Wiesz co, wydaje mi się, że to nie był odpowiedni moment jednak jeszcze wtedy, tak piłkarsko. Gdzieś tam być może nie, że presja, ale szczerze mówiąc piłkarsko wtedy jeszcze nie byłem gotowy, żeby grać w Ekstraklasie. A swój debiut zaliczyłeś, o ile dobrze pamiętam, tutaj na tym stadionie z Krakowią? Mm. 3 dni wcześniej graliśmy Puchar Polski na Piaście Gliwice. Mm-hmm. No to zagrałem chyba 60-70 minut, tam naprawdę, naprawdę fajny mecz. To jest ten mecz, gdzie wygraliśmy w karnych. Tak, tak, mhm. Tak. To tam naprawdę fajne spotkanie. I później tutaj był debiut. W 20 minucie miałem z 5 metra prawą nogą praktycznie do pustej bramki. Do dzisiaj jak trenera Bałciaka spotkam, to mówi, że stracił pracę przeze mnie. A powiedz mi, ty w pierwszej drużynie ile czasu spędziłeś w pierwszej drużynie Zagłębia? No, przyszedłem za trenera Chapala, to był rok chyba 11. Wiadomo, była tam przerwa na Kotwice, Kołobrzeg i Rozwój Katowice, ale... Kotwica była 2 razy, nie? Znaczy drugi raz już była z Polkowic. A, okej. Okay. Nie wiem, ciężko policzyć, no ale mówię, przychodziłem za trenera Chapala gdzieś tam. A pamiętasz, z kim z takich bardziej doświadczonych zawodników trzymałeś jakieś tam najlepsze kontakty? Miałeś wtedy 16 lat, jak wchodziłeś do szatni. Znaczy, tak fajnie mnie wprowadził do szatni Fori. Gdzieś tam on też sobie... pamiętam takie sytuacje, że wiesz, ja... Mieliśmy 2 treningi, wracałem busem do Prochowic o 20:45, który często nie przyjeżdżał, ktoś musiał po mnie jechać z Prochowic. Słynny tak, koncern na literę T. Tak, dokładnie. Nie pozdrawiamy. Na drugi dzień na przykład mieliśmy, wiesz, siłownię o 9 rano. No i Fori, wiesz, sam zaproponował, po co masz jechać do Prochowic? No to śpi u mnie, wiesz. A też mówię, te busy tak nie przyjeżdżały, że często czy Marty z Jakłemem mnie odwoził, czy właśnie Michał Papadopoulos, wiesz, bo no w sumie nie jest daleko, to jest dla nich 15 minut, a dla mnie jako, wiesz, dla młodego, no to było fajne, że jednak oni gdzieś tam cię, wiesz, odwożą. No i wtedy to generalnie była taka ekipa, że ja miałem 16 lat,
No ale w młodej Ekstraklasie pierwszy mecz graliśmy z Legią. Tak, pierwszy mecz graliśmy z Legią, a drugi we Wronkach z Lechem Poznań. I to wiesz, Adrian Rakowski, Konrad Forenz, Denis Rakels. No takim składem jechaliśmy, wiesz, na Lecha, wygraliśmy 2-1. No i gdzieś tam po meczu, wiesz, wychodziło się z nimi. Oni mnie zabierali jako młodego, no to też miałem łatwiejsze później wejście do tej pierwszej drużyny. Po prostu już się znaliśmy dobrze. Taka dobra atmosfera panowała wówczas. Damian Kowalczyk. Na Cyprze. I co się stało z piłką? Co się stało z piłką na obozie w Cyprze? Pierwsza w nocy. Dobrze się zaczyna. Chyba wylatywaliśmy już wtedy do domu. Nie wiem, czy to była moja piłka, ale mieliśmy taki hotel, gdzie po środku był basen, a wokół tego basenu były domki, że po prostu prosto z tarasu mogłeś sobie wejść do basenu. No i już wracaliśmy do... No każdy miał w innym miejscu ten domek i leżała piłka. Jakaś losowa, tak? Losowa, ale nasza generalnie, klubowa. Nie wiem, co mnie wzięło, ale wziąłem tą piłkę i powiem ci, że nigdy w życiu tak mi nie siadło. Naprawdę trzy hotele dalej gdzieś ona chyba wylądowała. Naprawdę? Tak wybiliśmy dalej. Myślałem, szczerze mówiąc, że będzie lepsza ta historia. Nie no, ja ją tak pamiętam, nie wiem, co tam dalej się działo. Dobra. Gali, nie myślisz, że Kowal o tobie zapomniał? Nie, na pewno. Ty, Wojtuś, mógłbyś opowiedzieć o meczu w Juniorach Młodszych na Stadionie Górniczym z Lechią Dzierżoniów. Pozdrawiam i trzymam kciuki za was, panowie. Mecz Stadion Górniczy Lechia Dzierżoniów. Nogę miałem w gipsie, do szkoły chodziłem, to no, gimnazjum to było. Noga w gipsie 2 tygodnie, a to wtedy te czasy, że jak skręcona kostka, to noga w gips, od razu cię ładowali. Mhm. Nie mieliśmy ludzi do gry. W ogóle nie wiem, jakoś tak było, czy powyjeżdżali na kadry, czy coś tam, ale Bony chyba jedyny siedział na ławce. I ja grałem. 3 dni może trenowałem i wyszedłem w pierwszym składzie. Po tej od razu 3 treningi, może by max. I to były te stroje Cuprum Arena, co miałeś takie duże numery. I 30 minuta może jakoś tak? I słyszę z ławki, trener Bożyczko krzyczy: 60! 60! Patrzę, Bony już się tam szykują. Mówię, fajny powrót po kontuzji. No ale faktycznie było tak, że troszeczkę sobie zagrałeś w tym meczu, czy... No nie, no, czy do tej pory nie wiesz... Nie pamiętam, czy to był dobry mecz, no ale faktem po 3 dniach to na pewno fajerwerków nie było. A w którym cię szedłeś? W 30. Metkę taką zwaną dostałem. A Kowal? No i słuchaj, ja tam schodzę, już ten Bony za mnie wchodzi i tam dostaję ostrą reprymendę od trenera Bożyczko. Ale coś tam już zszedł ze mnie i słyszę, że wchodzi na Kowala zaraz. To mnie troszeczkę na duchu uratowało i tam słyszę, że Kowal miał też ostrą reprymendę. Ja mówię, no przerwa meczu, idę się kąpać. Patrzę, Kowal zostaje ze mną też, jednak nie do przerwy wytrzymał. A najlepsze było to, że później staliśmy na trybunach chyba. I słyszymy, że trener Bożyczko coś tam gada, Bony wszedł za mnie. I trener Bożyczko gada: jakbym wiedział, że on też tak będzie grał, to go nawet nie puszczał. Czyli wszyscy nie mieli no, dnia. Ale no, pamiętam, że ja do 30 minuty wytrzymałem, a Kowal chyba max 45, nawet nie wiem, czy też nie wytrzymał, czy dotrzymał ale do przerwy. Zdjął go w przerwie, czy? No w przerwie na pewno, nie wiem, czy nawet 3 minuty nie przed przerwą. Kogo ty tu zapraszasz? Dobra, panowie, przed nami ostatnia anegdotka niemiecka, Gali. Maka. A jak? Raka makafon. Na początku chciałbym pozdrowić widzów, którzy oglądają to, prawda? Fajna sprawa, powiem. I Wojtek, mam 2 pytania na ciebie. Pierwsze pytanie jest... Pamiętam, że byliśmy na obozie w Jarocinie. Ty wpadłeś na super pomysł z panem piłkarzem Sebastianem Boneckim, żeby sobie ogolić głowę. To by są. Chciałbym, żebyś powiedział, jakie uczucia później po tym były. Widzowie się powinni dowiedzieć. Dobra, zatrzymamy tutaj. Gdzieś mam jeszcze zdjęcie chyba, no jak gramy w karty i Gali jest łysy. Jest to zdjęcie, ja nie wiem, czy nie jest na któregoś... Na naszej klasie. Na naszej klasie. Nie no, no, kolejna fajna historia z Bonem. No, mega super pomysł, wpadliśmy we dwóch. Bony chyba pierwszy poszedł pod włos. Mówi, ty, no co, ja mam być jakiś gorszy? Co, no. Jeszcze nie ogoliłem? I się ogoliłem. A ty sobie brew chyba uwaliłeś do połowy. Chciałem być gorszy i wiesz, jakieś paseczki się odbyło. No i na następny dzień schodzimy na śniadanie. Bony to tam już był pewnie łysy wcześniej, to tam luz.
ale schodzimy na śniadanie i trener Bożyczko w ogóle mnie nie poznał. Myślał, że to ktoś tam z rocznika... Testowany przyjechał, wyobraź sobie rodziców, jak wróciliśmy. No, ale ktoś z rocznika starszego. Później wychodzimy na trening, on tak patrzy. Gali? To ty? Naprawdę? No. A później jak już... A to taka lampa była w Jarocinie, to lato było. I później jak z Bony na przykład z głową coś graliśmy, to wiesz, uderzenie głową i od razu skóra schodziła. A reakcja twoich rodziców, bo też jestem ciekawy, na łysego Wojtka? No ojciec pewnie pomyślał, że nie wiem, że udaru dostałem, a mama śmiali się ogólnie, wiesz. No w zasadzie włosy odrastają, no właśnie, to... nie palec, ani nie noga. Dobra, druga część od Maki. Czy górnik Polkowice ci w dolarach płaci? To jest bardzo ważne dla mnie pytanie. A na końcu chciałbym pozdrowić naszego trenera, mojego pierwszego trenera, naszego, pana Tomasza Bożyczka. Patrzcie teraz. Tak, sekunda, zastyk. Ale już akcencik jest taki niemiecki. Tak, no, właśnie... Maka, pozdrawiamy serdecznie, widać, że niemiecki klimat ci zostaje. Zastanawiałem się, czy jedno pytanie po niemiecku, czy po polsku. Pisałem z nim jeszcze wczoraj, to mówił właśnie, że troszeczkę już zapomina polskiego. U nas w Niemczech. U nas w Niemczech. Byłeś w Niemczech? Każdy był w Niemczech, wszyscy byli. No nie, nie płacą mi w dolarach. No, w jednym notocie. To jest ogólnie beczka, że dolar to w gimnazjum kiedyś było tak, że każdy miał swoje, nie wiem, przezwisko, które mu nie odpowiadało, to było dla niego najgorsze. No i dla mnie było dolar. No i coś czułem, że właśnie wyciągnie coś takiego z kapelusza po latach. A powiedz mi, dlaczego dolar? Skąd to się w ogóle wzięło? Pamiętasz, kto to wymyślił? Rodzice mi dali do szkoły kasę, nie wiem, na obiady, na coś tam, coś jeszcze musiałem zapłacić. No. Z taką kanapką przyszedłem do szkoły, a to wiesz... W drugiej podstawówce jak z kanapką się wchodzi do sklepu. Nie no, kanapkę to wiesz, do pierwsza, druga klasa gimnazjum. Ja tam... I tu poszedłem na lekcję, bo musiałem wszystko poopłacać. Ja tam miałem w portfelu z 500. No i ktoś zobaczył, że ja mam kasę tyle taką w portfelu i wiesz, o, bogacz. Ja nie lubiłem czegoś takiego, jak ktoś by mnie faworyzował nad innymi. I później już poszło dolar, banknot i... Się rozkręciła karuzela się rozkręciła. A Zik, ty pamiętasz swój taki niechlubny pseudonim? No ja do mnie Gus zawsze mówili. Wiesz, ja miałem Z zaszyte tutaj na czole i zawsze jak się śmiałem, czy wiesz, gorąco było, to widać. Wypuklenie, wiesz, jest, nie? No i mnie podopali, że jestem Gus. Wiesz, później Kowal bramkę strzelał, jak ja dałem Kowalowi asystę. Ale wy w ogóle mieliście fajną atmosferę generalnie w tym momencie. Nie, atmosfera mega. Naprawdę. Ja uważam tak jak, nie wiem, z opowieści, czy tak jak ze swoim rocznikiem porównuję, że no chyba nie było takiej ekipy jak wasza. Ja jakbym mógł, to bym się cofnął w czasie tam, do tych czasów. I szczególnie do trzeciej klasy gimnazjum. Też trener Bożyczko tak dobrze to nazwał. Bo wiesz, my dużo robiliśmy głupich rzeczy i tak dalej, ale nie przeszkadzał. Mhm. Ale kiedy trzeba było, to wiadomo. Stopował. Tak. Ale wszystko tak było... Wiesz, na granicy, że robiliśmy robotę na treningu, a później w szatni był totalny luz. A jak generalnie wspominacie trenera Bożyczka jako człowieka, bo o tym chyba też jeszcze nie powiedzieliśmy, i jako takiego warsztatowca, warsztat trenerski? Dla mnie jako człowiek to mega. No naprawdę, jako człowiek rewelacja. Wiedział, kiedy macie wesprzeć na duchu, wiedział, kiedy ma dać ci reprymendę, no trafiał idealnie zawsze z czasem. Jakby do nastroju człowieka. Mhm. Wiesz, samo to, że gdzieś tam się spotkamy, czy na mieście, czy w akademii, jak tutaj trenujemy w zimę, to wiesz, zawsze rozmawiamy, gdzie mówię, ja nie mam dużo trenerów, z którymi po zakończeniu współpracy gdzieś mam dobry kontakt. Ale mówię, no jako człowiek, jako trener, naprawdę. Sam fakt to, że jakiś czas temu co roku się spotykaliśmy całą klasą grać w zimę. Mhm. Na hali, no. I jak rok temu właśnie graliśmy, tam chyba w 10 osób się spotkaliśmy, to wysłaliśmy trenerowi Bożyczce zdjęcie. To on mówił, że zaproście mnie następny raz, chociaż wam posędziuję. A to nie było z tego meczu, co Kepsi zorganizował? Tak. Na Orliku wtedy. A. I wysłaliśmy mu zdjęcie wtedy. No, fajnie by było wrócić, nawet sobie pograć w piłę tak ze starymi znajomymi, powspominać czasy. Czego można wam życzyć? Tak na zakończenie. Życiowo, sportowo? Jak zdrowie będzie, sobie poradzimy. No właśnie. A sportowo? Macie jeszcze ambicje jakieś takie, żeby powiedzmy grać w Ekstraklasie? Myślicie jeszcze o tym, że to jest realne? Czy wiesz, co mi się wydaje, że ja po prostu o tym nie myślę. Wiadomo, każdy ma swój jakiś cel.
jak się o tym głośno mówi, to wiadomo, że to nie wypala. No. No ale wiesz, ja wychodzę z założenia, że w dzień, w którym przestanie mnie to cieszyć, ja po prostu skończę grać w piłkę, nie będę gdzieś tam się bawił w to na siłę. Mhm. To już nie chodzi tam o pieniądze i tak dalej wtedy. Mhm. No ale mówię, no każdy ma ambicje, także... Jak zdrowie będzie, to będziemy dobrze grać, a może coś jeszcze się strzeli fajnego na przyszłość. To co panowie, myślę, że na tym możemy zakończyć. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za przybycie do naszego studia. Dziękuję za nagranie pięknego odcinka. No i co? Kłaniamy się nisko. Kłaniam się nisko. Radzikiewicz na nazwisko. Galas na nazwisko. Ignatowicz na nazwisko. A my widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Pozdrawiamy, cześć. Cześć. Cześć.